Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy widzów konferencji, widzów i uczestników konferencji. Zanim powiemy Państwu, gdzie znajdujemy się dzisiaj, skąd do Państwa nadajemy, chciałbym przedstawić naszych uczestników, panelistów. Ze mną jest Łukasz Łuszczak. Łukasz, powiedz o sobie kilka słów. Dzień dobry, Łukasz Łuszczak, konsultant Sandlera, a pasjonat pszczelej organizacji i rodziny pszczelej. I Marek Sokołowski. Dzień dobry, Marek Sokołowski, pracuję w firmie Orak, zajmuję się rozwiązaniami chmurowymi. Ja nazywam się Michał Mular, również pracuję w firmie Oracle i zajmuję się technologią i wykorzystaniem rozwiązań chmurowych w takich właśnie ciekawych projektach, o jakim dzisiaj opowiemy. Ale zanim przejdziemy do opowiadania o tym, o projekcie, znajdujemy się, proszę Państwa, w Warszawie, w dzielnicy Dolny Mokotów, gdzie wokół nas znajdują się wysokie bloki, mnóstwo mieszkańców, którym absolutnie nie przeszkadza to, co dzieje się za nami. Szanowni Państwo, znajdujemy się w pszczelarium. Bardzo dziękujemy Kamilowi, że zechciał nas dzisiaj gościć z naszym nagraniem do webinarium. Kamil, opowiedz nam, gdzie jesteśmy? Co ty tutaj robisz? I w ogóle, no, jestem odgrywany. Skąd pomysł? Tak. Wiesz, to sam się czasem zastanawiam, ale generalnie pszczoła w moim życiu były od lat 90., kiedy jeszcze byłem małym chłopakiem, a potem oczywiście praca i tak dalej w różnych innych miejscach, ale od 6 lat tworzę, czy współtworzę z żoną pszczelarium, czyli taką firmę, która zajmuje się pszczelarstwem w mieście. No przecież taki moment, że się po prostu trzeba było zastanowić, co by się chciało robić, czy na pewno to, co do tej pory. No i tak się rzuciłem na głęboką wodę, zakładając pasieki w miastach. Już nie tylko hobbystycznie zajmując się pszczołami, ale to po prostu się stał się sposobem na życie, tak, i zarabianiem, więc dzisiaj w zasadzie tylko mnie utrzymują pszczoły, można powiedzieć. To ja mam takie pytanie, Kamil, do ciebie, czy żona nie jest zazdrosna, że masz tyle dziewczyn? Wiesz co, no właśnie jest taka, jest taki problem trochę, bo jak piszę do niej SMS-a, że jadę do Uli, to zawsze to U jest z wielkiej litery. Okej. Powiedz nam, co tutaj u ciebie robisz? Miód, propolis, pyłek kwiatowy. Tak. Opowiedz nam o tych produktach. Co tu możemy u ciebie kupić? No właściwie wszystko, co robią pszczoły, a tak naprawdę tych produktów to jest 8-9 można by było wymienić, bo i wosk do tego dochodzi, więc wchodzimy w tym roku w temat świeczek. Nawet można powiedzieć, że białko się pozyskuje w formie albo mleczka pszczelego, czyli to jest najbardziej taki odżywczy produkt od pszczół, a być może za parę lat będziemy jedli czerw trutowy, czyli poczwarki pszczół smażone na przykład na grillu albo na patelni. Kto wie, jaka będzie dostępność, że tak powiem, tego produktu. Ale no głównym naszym produktem, który jest w sprzedaży, to jest miód, chociaż w tym roku jest go zdecydowanie mniej, więc zobaczymy, jak duża będzie dostępność. Natomiast tego miodu pozyskujemy no około 4 ton z Warszawy, tak normalnie, bo tutaj funkcjonuje 130 uli, plus mamy pasieki poza Warszawą w miastach takich jak Katowice, Trójmiasto, Poznań, no i jeszcze tam parę innych. Warszawiacy, miód śródmiejski, must have, naprawdę. No. Albo miód, można kupić. Albo miód warszawski, ale zanim gdzie kupić, to mam pytanie. Jako kolega po fachu, jak sobie radzą pszczoły w mieście? No właśnie, paradoksalnie super. Znaczy, też mi się wydawało, że może tu będą jakieś problemy, ale widzę wręcz przeciwnie, tak, że na wsiach pszczoły potrafią mieć zatrucia od oprysków. W Warszawie mi się to jeszcze nie zdarzyło. W Warszawie zbieram średnio z ula więcej niż na wsi, co jest dla pszczelarza jakby najlepszą oznaką tego, że pszczoły są zdrowe. W dobrej kondycji. Tak, bo pszczoły chore no, nie przyniosą do ula nic albo niewielkiej ilości. Poza tym no, takie zanieczyszczenia, które się kojarzą z miastem, one są owszem, ale w lato ich nie ma, a są w zimę, kiedy jest smog, sezon grzewczy, kominki się włączają, centralne ogrzewanie i tak dalej. A w lato ten poziom smogu owszem jakiś minimalny jest, ale to jest tak niskie stężenie, że pszczoły radzą nie akumulują wręcz tego, nektar tego nie akumuluje, bo to wszystko za szybko trwa. Życie pszczoły to jest 5-6 tygodni w sezonie. Życie kwitnącego kwiatu to jest powiedzmy tydzień, 2 tygodnie do zapylenia i koniec. Także ten miód w badaniach wychodzi niezwykle czysty. Gdyby dało się formalnie, bo się niestety nie da certyfikować ekologicznie, to pewnie spokojnie byłby certyfikowany ekologicznie. Co więcej, to jeszcze tylko dodam, nawet badaliśmy pszczoły i porównawcze badania pszczoły wiejskie, pszczoły miejskie wyszły też na korzyść pszczół miejskich. Co ciekawe. Szanowni Państwo, zobaczcie, i to jest to, o czym będziemy rozmawiali, o tym, jak nowe technologie, jak zbieranie tych danych, te porównania, które Kamil robi dzisiaj sam, za chwilę mogą być dostępne
wszystkim zainteresowanym. Ale zanim do tego przejdziemy, szanowni państwo, miód warszawski, lato zamknięte w słoik. Gdzie można kupić? No właśnie, strona internetowa pszczelarium.pl, no i wybrane dobre sklepy spożywcze. Bardzo Kamilowi dziękujemy za gościnę. Cieszymy się, że możemy tutaj nagrać nasze webinarium. Wszystkiego dobrego, Kamil. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. A co się dzieje za nami, Łukasz? A za nami mamy ule z pszczołami. Właśnie nawet tutaj mamy na szybie pracujące ciężko pszczoły, które wyleciały zbierać nektar i zapylać rośliny, więc niesamowite zapach. Nie wiem, czy państwo to uchwycą, ale słychać charakterystyczne. Bardzo słychać pracę tych pszczół, słychać ich dźwięk, czuć zapach ula, środowiska pszczelego. Jesteśmy też w otoczeniu produktów pszczelich, więc miejsce jest naprawdę wyjątkowe i magiczne. I znajduje się w centrum Warszawy, tak jak wspomniał Michał. Tak, centrum Warszawy. I teraz pytanie, bo te pszczoły, które tutaj żyją w tych ulach, one muszą gdzieś latać, żeby się pożywić. Jak to się mówi profesjonalnie, na pożytek. Tak. I teraz pytanie, bo pszczoła ma promień działania 5 km. Jak tutaj sobie pszczoły mogą radzić w takim dużym mieście? Przecież jest ogromne zanieczyszczenie środowiska, dużo hałasu, jest duże stężenie CO2. Jak sobie pszczoły z takim czymś radzą? I czy w ogóle ten miód, który tu jest produkowany, czy on jest zdatny do spożycia? I słuchajcie, tutaj mamy pewien paradoks, dlatego że pszczoły doskonale radzą sobie w środowisku miejskim. Tutaj mamy produkty, które są wytworzone właśnie przez pszczoły pracujące w miastach. Pszczoły zostały uznane za najważniejszy gatunek na Ziemi. Nie ludzie? Nie ludzie. No nie. Tu wszystkich nas dziwię, nie jesteśmy to my ludzie. Powód jest bardzo prozaiczny. Na tą chwilę Ziemia poradzi sobie bez ludzi, natomiast nie poradzi sobie bez pszczół. Nawet pewnie lepiej sobie poradzi. Słuchajcie, ja czytałem takie statystyki, że około 80% produkcji żywności zależy właśnie od pszczół. Pszczół od zapylaczy. Tak, jeśli pszczoły wyginą, to my jako ludzie no właściwie nie będziemy mieli co jeść. To jak bułka i kotlet, to mi się takie skojarzenie pojawia bez żadnych dodatków. I to naprawdę świetnie pasuje. Sucha bułka i suchy kotlet. To jest to, co będziemy jedli, jeśli zabraknie pszczół. Pożywienie będziemy mieli, bo pszczoły zapylają wszystko, co jest z nasion, ale rzeczywiście to nie będzie warzyw, nie będzie owoców, nie będzie sosów, nie będzie przypraw. Kawy nie będzie. To pożywienie będzie bardzo jałowe i bardzo bez smaku, więc tu nawet nie chcę w to wchodzić. Nawet myślę, że właśnie dlatego się tutaj spotykamy, żeby nie dopuścić do sytuacji, żebyśmy nie rozważali, co będzie, gdy nie będzie pszczół, tylko co będzie i w jaki sposób my zrobić, żeby nowe technologie, żeby te pszczoły przetrwały. Żeby te pszczoły przetrwały, w jaki sposób możemy wspierać, monitorować i jakimi różnymi akcjami jesteśmy w stanie pomagać zapylaczom na całym świecie. Tak, aby lepiej z pszczołami koegzystować. Zanim zaczniemy im pomagać, to wydaje mi się, że na początku powinniśmy się dowiedzieć, co jest nie tak, gdzie jest problem, żeby to zrobić, żeby zgromadzić tą wiedzę i informacje potrzebne do właściwych decyzji związanych z prowadzeniem pasieki, to najpierw musimy te pszczoły monitorować. I właśnie u podstaw tego projektu, o którym dzisiaj państwu opowiemy, leży dokument ONZ, który mówi o tym, że aby zachować dobrostan globalny zapylaczy, należy je przede wszystkim monitorować, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, co z nimi jest nie tak. I teraz właśnie monitorowanie i technologia, którą mamy w tej chwili, dysponujemy jako ludzie, pozwala nam naprawdę na bardzo dokładny monitoring tych pszczół, ich zachowania i robimy to w ramach tego projektu nie tylko w jednym kraju, ale na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że ta różnorodność biologiczna wokół nas jest ogromna, a co mówić o całym świecie? No, możemy sobie porównywać, jak zachowują się pszczoły w Polsce, możemy porównywać, jak zachowują się pszczoły w Indiach. Jak to zrobić? Marku, czy są jakieś technologie, które możemy do tego wykorzystywać, żeby porównywać zachowanie pszczół? Bo to wydaje się być mocno abstrakcyjne. Oczywiście, że są technologie związane z analizą danych, ponieważ dzisiaj możemy w zasadzie mierzyć wszystko. A kiedyś, aby coś mierzyć, potrzeba było bardzo skomplikowanego urządzenia, przede wszystkim o ogromnych gabarytach. Dzisiaj urządzenie do pomiaru kilku różnych parametrów można zmieścić w zasadzie w każdej z kieszeni. Już w tych skrajnych przypadkach to urządzenie jest prawie niewidoczne dla człowieka. Czyli ono jest przyczepione do pszczoły?
No, aż tak bym nie szedł, natomiast jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie mierzyć to, co dzieje się w ulu. Tam, gdzie mamy jakieś stacjonarne stanowisko, tam, gdzie możemy rozłożyć swoją aparaturę pomiarową, gdzie w pewnych miejscach możemy przyczepić te sensory, tam jesteśmy w stanie to mierzyć. Ciekawe pytanie, Marku. Właśnie, super. Łukasz, co byś ty jako pszczelarz powiedział o tym, jakie informacje z ula dałyby ci taką wiedzę, żebyś ty mógł tym swoim dobrostanem tych pszczół lepiej zarządzać? Okej, zanim na to odpowiem, bo zapomnę swojego pytania, które mi się pojawiły, a dla mnie to jako pszczelarza będzie bardzo interesujące. I tu pytanie do Marka. Marek, powiedz mi, czy te dane, które będą pozyskiwane, i tu odpowiadając na twoje pytanie dotyczące wilgotności, temperatury, dźwięku, otoczenia ula, nie tylko tego, co jest w środku, czy te dane będą jakoś segregowane już tam na miejscu, czy właśnie chodzi o to, żeby one były pobierane? No, zwykle podejście, jakie się stosuje, to po prostu mierzenie i wysyłanie tego do jakiegoś podsystemu dyskowego, czyli tam, gdzie jest dużo miejsca, gdzie można te dane składować i dopiero z tych tak zwanych surowych danych można wydobywać to, co nas interesuje. Tak, aby czegoś nie zgubić. Szanowni panowie, no dzisiaj jest tak, że człowiek bardzo często podchodząc do danej z danych, on jeszcze nie wie, co tak naprawdę uzyska. No właśnie, tych danych jest bardzo dużo, dlatego też... Muszą być w odpowiedni sposób składowane. Zwróćcie proszę uwagę na to, jakie dzisiaj mamy możliwości związane z transmisją danych. Czyli mamy porozkładane ule, nawet na bardzo dużym obszarze. Jesteśmy w stanie w sposób automatyczny te dane zrzucić do jednego miejsca. Czyli dane są w jednym miejscu, które następnie mogą podlegać analizie. To ja mam takie pytanie, bo mówicie o danych, a Łukasz, bo ty jesteś pasjonatem pszczelarstwa. Z twojego punktu widzenia, jakie dane o tym ulu mogłyby wnieść jakąś wartość dodaną do twojego zarządzania dobrostanem twoich pszczół? Pierwsza rzecz jest taka, że pszczoły radzą sobie bardzo dobrze bezenie, bo one rzeczywiście analizują i są takimi owadami, które są w ciągłym badaniu i analizowaniu kondycji wszystkiego, co się wokół nich znajduje. Czyli one są takimi czujnikami? One są bardzo dużymi czujnikami. My pszczelarze widzimy poprzez zachowania matki, rodziny pszczelej, pszczół, że coś może się dziać niepokojącego w ulu lub gdzieś w otoczeniu, czy z pożytkiem, czy chociażby z matką. Ale jest mnóstwo rzeczy, które bardzo częstym i dzisiaj w związku z pogodą i z tą różnicą pogodową, jaką mamy. Ten rok na przykład był taki, że była bardzo, ale to bardzo sucha wiosna i pszczoły nie mogły dojść do pełnej kondycji. Teraz mamy... Z kolei ulewy. Ulewy. Które wypłukują. Wypłukują i nektar, i pszczoły też nie wylatują podczas ulewy, więc... zjadają to, co nazbierały, czyli te swoje zapasy. Myślę, że monitorowanie właśnie tych danych, co się dzieje, w jaki sposób przewidywać pewne rzeczy. Ale powiedzmy konkretnie i właśnie nie wiem, bo to takie dane... powiedziałem, temperatura, dźwięk, wilgotność, nie wiem, może waga... No ale poczekaj, ale ten dźwięk w ulu, co ten dźwięk może nam powiedzieć? Pszczoły się komunikują. Nawet Nagrodę Nobla dostał Carl von Frisch za to, że opisał taniec pszczeli, czyli komunikację pszczół. One komunikują się na kilka sposobów. To jest właśnie po takim plastrze, gdzie one są w ulu i robią drgania, gdzie pokazują dokładnie, gdzie znajduje się pożytek w odległości od ula. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, poprzez dźwięk możemy, wydaje mi się, zobaczyć, czy nie ma nastroju rojowego, czy coś się nie dzieje. Różne dźwięki będą w różnych sytuacjach, jak pszczoły będą widziały, że zaczną wchodzić w nastrój rojowy, budować nowe mateczniki, no to wtedy być może wcześniej będziemy wiedzieli, że możemy zainterweniować, bo dostaniemy właśnie taką daną przeanalizowaną, zrobioną już z kilku lat, i pokazującą różnym pszczelarzom w różnych miejscach świata, czy nawet wróćmy do naszego kraju, że jak wydarzają się takie dźwięki na takiej częstotliwości, to z prawdopodobieństwem X jest, że pszczoły będą wchodziły w nastrój rojowy. Bardzo to pomoże. My to mamy organoleptyczne metody. No, po prostu sprawdzamy, przeglądamy ramki, zaglądamy do ula, zaglądamy do pszczół. To jest w porządku, jeśli operujesz na jednym ulu, dwóch, trzech, może dziesięciu.
A co zrobić, jeśli takich danych jest więcej? Właśnie o to chodzi. Czy tu człowiek zaradzi? Czy tu człowiek jest w stanie wydobyć z tego, ale poczekajcie, czy mówiąc, jeziora danych, czyli z tej ogromnego zalewu danych, czy jest w stanie wydobyć to, co jest faktycznie interesujące, co jest może niepokojące? Machine learning. Ale to, Machine learning jest w tym wypadku rozwiązaniem, czyli automatyczne wydobywanie pewnych informacji, automatyczne korelowanie danych, czyli coś, co pozwoli nie robić tego ręcznie. Czyli wrzucamy te wszystkie dane z tego ULA w postaci zapisów z tych czujników, które się tam znajdują, czyli z termometru, z pomiaru wilgotności, zachowanie dźwięku i wagi, tak? I wrzucamy wagi. To do tego, jak ty mówisz, data lake, czyli jeziora danych. Tak, i te surowe dane wędrują w to jedno miejsce. Można to sobie wyobrazić jako takie jedno wielkie wiadro, w którym te dane są. I później już precyzyjnie, czy to w sposób taki czysto ludzki, czyli stosując pewne metody analityczne, czy w sposób automatyczny, zaganiając do tego machine learning, jesteśmy w stanie te dane poukładać, tak, żeby były dla nas czytelne, żeby obrazowały nam, co w rzeczywistości się dzieje. Ale jak to jest, jak to się dzieje, no bo ten machine learning i ta sztuczna inteligencja to są takie technologie, które funkcjonują w obiegu już od wielu, wielu lat, natomiast zawsze jest tak, że gdzieś za tym tkwi człowiek, tak? Stoi za tym człowiek. Stoi za tym człowiek, który służy do tego, żeby pewien kierunek wskazać, żeby tą sieć nauczyć. Ale to, co przez całe lata brakowało, bo to jest absolutna prawda, że tak długo na rynku już funkcjonują te technologie. Ja pamiętam w trakcie swoich studiów, a najmłodszy nie jestem, już sieci neuronowe, czyli pewien podzbiór technologii, które łączą się ze sztuczną inteligencją, machine learningiem, już miałem. Natomiast to, czego brakowało? Brakowało danych. A dzisiaj to, co nam przynosi technologia, to jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie mierzyć, ważyć i transmitować na ogromne odległości. Rozumiem. Jesteśmy w stanie szybko te dane pozyskać. Pozyskujemy dane, Łukasz uczy algorytmu, jak rozpoznawać anomalie i rozumiem, że kolejna sytuacja, gdzie na przykład ul zostanie zaatakowany przez szerszenia albo mamy sytuację taką, że za chwilę nastąpi przerojenie, co z punktu widzenia pszczelarza, którego angielska nazwa jest beekeeper, czyli osoba odpowiedzialna za to, żeby te pszczoły przy nim pozostały i on wie, że za chwilę ta część rodziny będzie chciała odlecieć i jest w stanie przygotować dla nich nowy ul, tak? Tak? To w ten sposób działa. Bo też proszę zwróćcie uwagę, że automatyczne przetwarzanie danych, automatyczne analizowanie danych przynosi nam możliwość alertowania, że to się dzieje. Przecież trudno jest sobie wyobrazić, żeby Łukasz 24 godziny na dobę siedział i oglądał, co się w tym ulu dzieje. Okej. Ale Łukasz myślę, że jest takim pasjonatem, że on to faktycznie ogląda. Tak? Natomiast jeśli zdarzy mu się przerwa na śniadanie, zdarzy mu się przerwa na posiłek, czy przerwa na sen, to w tym czasie tą rolę będzie pełnił. Marku, to jest bardzo ciekawe, bo nawet weźmy przykład naszego gospodarza, który ma w Warszawie około 130 uli w różnych miejscach. Tak. I teraz przeglądając te ule, musi w tygodniu przynajmniej raz zajrzeć do tych wszystkich uli. Tak, tak. Ile potrzeba jest zasobów, ile czasu, tak, ilu ludzi, żeby rzeczywiście sprawdzić. Oczywiście pszczelarzowi nie zabierzemy tego raczej, żeby on pojechał, sprawdził. Z pasji zawsze będzie to robił, ale ule doglądać się będą same. Dostając informację, jedź w to miejsce teraz i zmień priorytety. Czyli zacznij dzisiaj od tego miejsca. Możemy też weryfikować swoje plany, które robiliśmy, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać i rozwijać ule i rodziny pszczele. Tak. Super, bardzo mi się żeby to podoba. Żeby precyzyjniej doglądać. Dobrze, tego, co się ale słuchajcie, to jest ten lokalny właściciel pasieki. Tutaj jesteśmy dzisiaj w pszczelarium, więc powiedzmy, że to będzie właściciel pszczelarium. On sobie te nasze tutaj rodzime pszczoły dogląda. Ale jaki to ma sens w wymiarze globalnym według was? Dlaczego warto porównywać te dane w wymiarze globalnym? Czy w tych plikach, które są wrzucane do tego data lake'a, możemy rzeczywiście poszukiwać odpowiedzi na korelacji pomiędzy różnymi obszarami, oczywiście. Czyli gdzieś tam na może przykład jakiś tam czynnik ma wpływ globalny. Zauważono to w jednej części świata, można przyjrzeć się czy w innych częściach świata. Jest druga rzecz. Faktycznie to nie zachodzi. Jest druga rzecz. Może być globalny czynnik, ale z drugiej strony zobaczcie drugą perspektywę, że żyjemy w globalnej wiosce. Czyli tak naprawdę możemy przewozić różne choroby rośliny, tak, owady tak, i patogeny. Tak.
wszystko jest dzisiaj globalne. Dokonując detekcji, że więc gdzieś się to odbyło, jesteśmy w stanie też przygotować się na ewentualne sytuacje, dzisiaj dla nas jest coś nowego, sytuacje, a na przykład w Indiach zostało to już sprawdzone. Tak. I wiadomo, o co chodzi. I w tej bazie to już jest. Tak. Więc my możemy bardzo łatwo do tego sięgnąć i korzystać z tych dobrych praktyk właśnie na tym środowisku. Choć to może dziwnie zabrzmi, ale zwróćcie, słuchajcie uwagę, ta tak zwana chmura obliczeniowa, czyli że to jest coś, gdzie się tam coś dzieje, gdzieś się to składuje, gdzieś coś się przetwarza. Zobaczcie, jakie to nam daje możliwości. Dzisiaj stąd te dane natychmiast mogą być analizowane przez grupę badaczy, przez grupę ludzi, którzy znają się po drugiej stronie świata. Nic nie stoi na przeszkodzie, bo mamy transmisję, bo mamy możliwość przechowania tych danych, bo mamy pewne metody analityczne i narzędzia, które pozwalają nam to robić dużo sprawniej. Ja jestem ciekawy, bo Łukasz na pewno odpowie, jakie główne zagrożenia są dla pszczół, co tak naprawdę powinniśmy monitorować od strony zagrożeń, jakie są takie główne czynniki, o których się mówi, które powodują, że pszczoły giną. W tej chwili takie cztery podstawowe, które zostały wyszczególnione, to są pasożyty, pestycydy, patogeny i pożywienie jednorodne, monokultury, brak pożywienia, czyli takie słabe pożywienie. No, zobaczmy na nasze podwórko. Wszędzie mamy tuje, wszędzie mamy, nie mamy łąk, nie mamy miec pomiędzy polami. Każdy kawałek jest wykorzystywany. Monokulturowe roślinności. Mógłby być wykorzystywany, mógłby. Mógłby. Bo co widzimy chwili przy drogach? Suchą trawę. Co widzimy przed biurowcami? Słuchajcie, suchą trawę. Pandemia, ja mam refleksję, bo pandemia pokazała jedną bardzo, ale to bardzo ciekawą rzecz. Jechałem teraz do Katowic i słuchajcie, jadę autostradą przez to, że nie mieliśmy żadnych możliwości w związku z pandemią na to, żeby zajmować się koszeniem i innymi rzeczami. Zwróćcie uwagę, jak dzisiaj wyglądają autostrady i te pasy zieleni, które są przy autostradach. Tam jest jedna wielka roślinność. Tak. Roślinność, która naturalnie nie przeszkadzaliśmy, pokazała, że jest zrobiła w stanie, co swoje. Zrobiła co swoje, tak? Natomiast to jest jedna perspektywa. Druga perspektywa, te zagrożenia są naprawdę dla pszczół bardzo istotne. I dlaczego na przykład owady, które szkodniki, przeciw którym robimy opryski, żeby no, jest nas dużo na świecie, musimy sobie jakoś radzić z tą, żeby wyżywić tylu ludzi. Jaka jest zależność pomiędzy tym, że pszczoły giną, a owady, które są coraz silniejsze, przed którymi się powinny się uodparniać, pszczoły też powinny się odparniać? No właśnie nie. Problem polega na tym, że to zależy od relacji, jaką mają poszczególne owady z rośliną. Jeśli chodzi o owady, które są szkodnikami, roślina się przed nimi broni. I to, co najlepsze, zamyka. Pszczoły, zapylacze, różnego rodzaju zapylacze. Są zapylacze takie jak czmiele, które potrafią wibrować po to, żeby kwiat się otworzył, żeby można było go zapylić. Więc to jest ta pewna symbioza. Natomiast dla tych owadów rośliny dają wszystko, co najlepsze. To, co mają w środku. Jeżeli zostały nasączone szkodliwymi czynnikami, to bezpośrednio dociera to do pszczół i dlatego pszczoły giną. Bo to pytanie mnie zawsze nurtowało. No skoro szkodniki się uodparniają, to czemu nie odparniają się pszczoły, nie? To jest bardzo istotne, więc tutaj też możemy zbierać te dane. No, oczywiście no, pszczoły giną. Pszczoły giną masowo w tej chwili. Myślę, że nowe technologie też mogłyby rzucić nowe światło. Dlaczego? My na razie domniemywamy, że może być tak z takiego czy innego powodu. Natomiast dzięki właśnie takiej globalnej wiedzy, bardzo 24 godziny na dobę, bo to też jest, że my widzimy to cały czas, nie wyrywamy wyrywków. Wtedy możemy z tych danych wziąć to, co jest istotne. To co jest istotne.
bo mówiliśmy o tym, że monitorujemy to, co się dzieje w ulu, tym mikroświecie pszczół, ale ważny jest też ten makroświat, czyli ten świat zewnętrzny. W tym, to, co się tam dzieje, czy używano jakichś pestycydów i w jakich godzinach, jakiego rodzaju, jaka była temperatura powietrza, jakie było skażenie środowiska. Szanowni Państwo, to są informacje, które wszystkie razem zbierane pozwolą nam być może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pszczoły giną. I właśnie na pewno dadzą pełniejszy obraz tego, co się w rzeczywistości dzieje. I tym właśnie zajmuje się The Wellbee Project, projekt, który został zainicjowany w Wielkiej Brytanii, w Londynie. W tej chwili w projekcie biorą udział trzy kraje, to jest właśnie Wielka Brytania, to są Węgry i to są Indie. Firma Oracle z tym projektem współpracuje od strony technologicznej, to znaczy dostarczamy to, o czym mówił Marek, czyli wszystkie te narzędzia do gromadzenia danych, do ich analizy i potem do przekazywania tym hodowcom pszczół, czyli pszczelarzom, tych informacji zwrotnych, tak żeby oni też mieli na swoim smartfonie, że ich dobrostan, ich pszczół w rankingu na przykład do innych dobrostanów w Polsce wygląda tak i tak i co on mógłby jeszcze więcej zrobić, żeby tym swoim pszczołom pomóc. My bardzo byśmy chcieli, żeby Polska do tego projektu przystąpiła, żeby również nasz kraj był uczestnikiem tego globalnej sieci wirtualnych uli, bo tak naprawdę takie wirtualne ule zapisane w przestrzeni gdzieś tam w chmurze, to tak naprawdę nic innego jak coś, co się nazywa digital twin, prawda? Tylko w odniesieniu do pszczół, prawda? Bo mamy ten ul, który jest gdzieś jest tam zapisany. Jest fizyczny, tam gdzie on faktycznie istnieje, tam gdzie jest to życie i mamy cyfrowy tego obraz. Tak. Mhm. To teraz słuchajcie, jeszcze na koniec chciałbym was zapytać o taką rzecz. Jak waszym zdaniem, oprócz tego, że taki projekt monitoruje i daje odpowiedź wąskiemu gronu zainteresowanych, czyli właśnie pszczelarzom, analitykom, ludziom odpowiedzialnym za ochronę środowiska, co robić, żeby te zapylacze nie ginęły, ale co my jako zwykli ludzie, jako zwykli mieszkańcy miast możemy zrobić, żeby tym owadom pomóc? Łukasz, to ciebie pytanie. Słuchajcie, no i to jest genialne i bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym miejscu, dlatego że zobaczcie, te wszystkie miody, te wszystkie produkty są z okolic stąd. Tutaj, stąd. Z miasta. Mhm. Są pyszne. Myśmy zrobili taką akcję już, Michał, wspólnie na jednym portalu społecznościowym z łąkami kwietnymi. Posiej łąkę w mieście. Naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które możemy zrobić oddolnie. Sadzić rośliny miododajne. Dzisiaj w dobie informacji tych, jakie to są rośliny, jakie warto sadzić na balkonach, przed domami. Naprawdę możemy robić bardzo dużo rzeczy, ale zobaczcie też na inną rzecz. Jeśli chodzi o tą ochronę środowiska, o której też rozmawiamy i która będzie interesowała nie tylko tych pszczelarzy. I myślę, że te dane, bo to zwróciłeś, tak mi się wydaje, jeden bardzo ważny wątek, to będzie interesowało korporacje, będzie interesowało banki, będzie interesowało przemysł. Dlatego, że my jesteśmy w pewnym układzie. Tu nie da się wykluczyć jednego. Będziemy musieli dostosowywać, więc tak naprawdę tą wiedzą powinien być zainteresowany każdy mieszkaniec tej planety. A z kolei nowe technologie pozwolą nam dzielić się tą wiedzą w bardziej efektywny sposób. Właśnie o to chodzi. Żeby podać tą wiedzę w bardziej zjadliwy sposób również dla tych, którzy mniej interesują się pszczelarstwem, mniej interesują się dzikimi zapylaczami, mniej są w danym fragmencie. Rzeczywistości. I to jest bardzo ciekawy temat do zgłębiania. Uczestnicy naszego webinarium być może sięgną do jakichś ciekawych materiałów o pszczołach. Ja się tyle naczytałem, jestem zachwycony. Naprawdę to jest tak niesamowite są te owady. Łukasz mi opowiadał o tym, jakie tam zależności są, że pszczoły są jak korporacja, inne zapylacze są jak mafia. Natomiast właśnie tu chciałem powiedzieć, nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale tych zapylaczy to nie są tylko te pszczoły miejskie, to nie są tylko te nasze pszczółki, które latają za oknem, ale to są już dzikie zapylacze. W Polsce jest bardzo dużo dzikich barci, które też fajnie by było monitorować i też szukać odpowiedzi nie tylko wśród takich pszczół, ale wśród dzikich zapylaczy, to jest ogromna ilość. Łukasz, prawda? Oczywiście i słuchajcie, ja patrzę na pszczoły przez pryzmat rzeczywiście pszczoły miodnej. Pszczoły miodnej dlatego, że sam mam swoje ule, doglądam te pszczoły i tak dalej, ale mówi się trochę żartobliwie, bo tych zapylaczy jest tak duża różnorodność, których
jest coraz mniej. Że to jest tak, jakby rozmawiać tylko o pszczole miodnej, to jest tak, jakby rozmawiać z ornitologiem o kurach. Tych zapylaczy jest naprawdę bardzo dużo. I ta właśnie różnorodność powoduje, że zanikają. Ginie jeden gatunek zapylacza, to ginie jeden gatunek roślin, które na przykład ten zapylacz tylko potrafił zapylać. Są pszczoły, które zapylają o różnych porach. Więc jedne pszczoły miodne na przykład nie zapylą, ale inny zapylacz przy na przykład barciach, przy lasach będzie sobie radził doskonale. Więc ten projekt też będzie dotyczył zbierania danych i tutaj bym chciał też wrócić nie tylko przy pszczołach miodnych, ale również w barciach, Michale, tak? Tak, oczywiście i tutaj liczymy bardzo na to, że uda nam się właśnie podpisać taką umowę, żeby Polska wstąpiła do tego projektu i żebyśmy mogli monitorować te pszczoły, dostarczać te dane, bo no, tutaj zapylacze dzikie to też jest z punktu widzenia leśników bardzo istotna informacja, co się dzieje u nich w lesie i oni też chcieliby wiedzieć o tym i coś mieć narzędzie, które pozwoli im tym sprawniej zarządzać. I tutaj jeszcze jedno słowo padło bardzo ważne na koniec, o którym chciałbym też, podsumowując naszą rozmowę, wspomnieć. Bioróżnorodność. To jest najważniejsze, myślę, słowo w dzisiejszych czasach, czyli to, o czym Łukasz mówił, że mamy monokultury rzepaku, które przez pewien okres czasu w roku rzeczywiście funkcjonują, ale potem te pszczoły po prostu nie mają niezwyczajnie co jeść. Z ciekawostek, to nie wiem, czy wiecie, ale wśród pszczelarzy funkcjonuje coś takiego jak przepszczelenie. I teraz jak przepszczelenie? Przecież nie ma pszczół. Pszczoły giną masowo, a my mówimy o przepszczeleniu. Problem polega na tym, że jest za mało miejsc, które te pszczoły mogą się wyżywić. To znaczy, jeżeli mamy nawet jakiś tam areał, który jest związany z rzepakiem, no to pszczelarze wywożą swoje pasieki na te miejsca. Natomiast zależy nam na tym, żeby tych miejsc było coraz więcej. I jak pokazuje przykład pszczelarium, jak pokazuje przykład pszczół w mieście, pszczoły bardzo dobrze sobie tutaj radzą. Co tutaj radzą? I na zupełnie nieoczekiwanym obszarze. Nieoczekiwanym obszarze. Proszę, pojawia się. Z czystym produktem. Miejsce dla pszczół. Z bardzo czystym, bardzo pysznym. I nie giną od samochodów, nie giną od spalin. Dziwne. Bardziej narażone są w środowiskach rolniczych niż tutaj. Więc to też coś pokazuje. Nawet ta korelacja, te zależności, przekazywanie tych danych, myślę, że będzie bardzo istotne dla rozwoju pszczół, dla rozwoju nas. I dlatego, żebyśmy dalej jako ludzie zamieszkiwali tą planetę, bo bez pszczół nas nie będzie. To już jest stara prawda powiedziana. Słuchajcie, nie mówmy, bo sprawdziłem. Nie powiedział tego Einstein, natomiast gdyby żył, to by to powiedział. Wiem, do czego się odnosi. Słuchajcie, bardzo wszystkim dziękujemy za udział w naszym webinarium. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy powiedzieć o projekcie The World Bee Project. Zapraszamy na strony internetowe firmy Oracle. Zapraszamy na stronę internetową projektu theworldbeeproject.org i naprawdę można tam się dowiedzieć dużo więcej ciekawych informacji. Dziękuję, Łukasz. Dziękuję serdecznie. Ja również zapraszam do siebie na profil na LinkedInie. Ja piszę tam o pszczołach i wykorzystuję pszczoły jako metafory do zarządzania, do przywództwa, więc tam dużo ciekawych rzeczy. No i oczywiście zapraszamy do obejrzenia strony Pszczelarium, naszego dzisiejszego gospodarza. Też bardzo dużo ciekawych rzeczy, bardzo dużo szkoleń. Można przyjść zobaczyć, jak wygląda ul w centrum miasta. Myślę, że to jest naprawdę niezła. Wy tego nie czujecie, ale tutaj jest piękny zapach. Tu te pszczoły cały czas bzyczą, cały czas pracują. Jest to niesamowite, więc życzę wam, żebyście mogli doświadczyć tak komfortowych warunków, jak my dzisiaj mamy przy tym webinarze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.